Polska Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930. Sklep muzyczny Demo oferuje szeroki wybór gitar klasycznych, akustycznych i elektrycznych, instrumentów klawiszowych, perkusyjnych, efekty gitarowe, kolumny głośnikowe i wzmacniacze. Piła, ulica Budowlanych 11. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.sklepmuzycznydemo.pl. Tajemniczy skrót GMO jest dobrze znany polskim rolnikom, szary obywatel wie o tym mało albo w ogóle nic. Oznacza żywność i uprawy modyfikowane genetycznie. Przebadano myszy karmione taką żywnością, wyniki są zaskakujące. Pierwsze pokolenie wykazało zmiany w narządach wewnętrznych i obrazie krwi. W drugim pokoleniu śmiertelność wzrasta do 50%, a trzecim zwierzęta są bezpłodne. Czy taki proces grozi także ludziom? Ta akcja ma pobudzić nas do myślenia. W efekcie muszą się znaleźć fundusze na przeprowadzenie takich badań. Wiemy, że takie uprawy roślin modyfikowanych genetycznie istnieją na południu naszego kraju, tam gdzie występuje problem szkodnika, kukurydzy, omacnicy, prosowianki. Ci rolnicy, korzystając z ziaren zakupionych za granicą Polski, przywożą je do kraju i sieją. I sobie chyba nie zdają sprawy z zagrożenia. No reagują w ten sposób, że skoro coś jest dopuszczone do upraw w Unii Europejskiej, to oni też powinni móc korzystać z dobrodziejstw, powiedzmy, technologii. Natomiast nie wiedzą wszystkiego. Nie wiedzą o ewentualnym zagrożeniu dla rojów pszczelich. Nie wiedzą o tym, że szkodniki uodparniają się bardzo szybko na toksynę zawartą kukurydzy i może za kilka lat się okazać, że absolutnie ta kukurydza nie spełnia zadania. No, nie mają kompletnie wiedzy na ten temat o zagrożeniach. Wiedzą tylko z jednej strony to, co obiecują im firmy, że to jest w porządku. Natomiast te uprawy wbrew dyrektywie unijnej u nas nie są rejestrowane. Nie wiadomo, gdzie one są, nie wiadomo, gdzie trafia plon z tych pól. Wiemy już właściwie, gdzie trafia, dlatego że w ubiegłym roku dostaliśmy informację o tym, że kukurydza, którą sprzedają polscy rolnicy do Szwecji w celu karmienia bydła szwedzkiego, ona została przebadana i cofnięta po prostu, bo Szwedzi kupowali kukurydzę, póki była wolna od GMO. Natomiast w momencie, kiedy się okazało, że ma 4% zanieczyszczenia, przestali ją brać. Także straciliśmy rynek zbytu. I wiemy, że te uprawy w Polsce funkcjonują, istnieją i że to wszystko trafia do jednych środków transportu, do jednych silosów i się wszystko miesza. Ja jestem absolwentką Akademii Rolniczej. Moja praca magisterska była robiona w dziedzinie genetyki zwierząt. Interesuję się tą sprawą od wielu lat. Śledzę na bieżąco. Jako rolnik uważam, że jest niezwykle obiecująca technologia, która może naprawdę przynieść bardzo dużo dobrego. Ale uważam, że to, co się robi w tej chwili, to nie jest dla dobra ludzkości. To jest po prostu czerpanie zysków ponad wszelką miarę, natychmiast, nie znając dokładnie konsekwencji, jakie mogą nas spotkać. No właśnie, we wszystkim chodzi o pieniądze. Czy widzi Pani jakiś pozytywny odzew już po tych akcjach? Ci ludzie, którzy przychodzą do autobusu, kompletnie nie wiedzą, co to znaczy genetycznie modyfikowany organizm. Zupełnie nie zdają sobie sprawy, że te uprawy są w Polsce. Zupełnie sobie nie zdają sprawy, że jedzą na co dzień na przykład dużo ilość soi w produktach przetworzonych. Chcemy zbudzić społeczeństwo, ponieważ nie mogliśmy dotrzeć do naszego rządu, ponieważ próbujemy dotrzeć do posłów i senatorów interesujących tym tematem, ale uważamy, że bez oddolnej inicjatywy społeczeństwa niczego nie damy rady zrobić. To dopiero w ilości ludzi świadomych tkwi siła. Nie jest to walka z wiatrakami? Żebyśmy tak myśleli, to pewnie byśmy tego nie robili. Jesteśmy dobrej myśli i wiemy, że w sumie będzie nas coraz to więcej, dlatego że ludzie się przyłączają, mówią, jak mogą pomóc, biorą adresy stron internetowych, gdzie mogą się czegoś dowiedzieć więcej, kupują książki. Ludzie też mają jakieś pozytywne wrażenie, że to w jedności i w masie jest siła. Także mamy nadzieję, że nasze wysiłki nie spełzną na niczym. Koalicja, która organizuje tą akcję całą, Koalicja Polska Wolna od GMO wraz z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi, robi tą akcję w całej Polsce.
wszędzie tam, gdzie mamy ludzi, którzy już są zaangażowani w temat i sprzymierzeńców, którzy chcą zapraszać w te miejsca i mówić o tym, to tam właśnie są akcje prowadzone. Organizatorem jest Międzynarodowa Koalicja na Rzecz Rolnictwa Ekologicznego. Organizacja, do której należą organizacje społeczne, aktywni obywatele, rolnicy, pszczelarze. Duża, duża koalicja, która dba o rozwój, zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa, a szczególnie w Polsce o gospodarstwa naturalne i ekologiczne. Jaki jest oddźwięk, zainteresowanie? Wczoraj wieczorem byliśmy w Grabówni i spotkaliśmy się z grupą 20 rolników, którzy głównie prowadzą pasieki. No i z przerażeniem mówią, że w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach jedna druga, jedna trzecia rodzin pszczelich po prostu umarła. I sami się zastanawiają, i weterynarze, i naukowcy się zastanawiają, jaka jest tego przyczyna. I wczoraj szukali odpowiedzi, czy jest to możliwe, że genetycznie modyfikowane uprawy roślin w naszym powiecie, szczególnie chodzi o kukurydzę, mogą być taką przyczyną. No i tutaj pani profesor próbuje namówić ludzi do tego, żeby się zorganizować i przeprowadzić badania. Jest taka możliwość, żeby uprawy zostały przebadane, ale jest to kosztowne. A w Polsce jest sprawa jeszcze o tyle utrudniona, że są tylko 4 uprawnione laboratoria, które takie badania mogą przeprowadzić, które potem w jakimś procesie administracyjnym czy sądowym mogą doprowadzić do udzielenia odszkodowania. Pani profesor podaje przykłady w Ameryce, tam jest troszeczkę ułatwiona sprawa, dlatego że rządy federalne finansują takie badania. No i dzisiaj będzie tutaj formułowany apel do radnych głównie powiatu i województwa wielkopolskiego, żeby takie badania przeprowadzić. Czy te nasiona, które w ostatnich latach były sprzedawane w Polsce, w województwie wielkopolskim, głównie chodzi o soję, kukurydzę i czy rzepak, czy były przebadane na obecność właśnie organizmów genetycznie modyfikowanych. Bo trzeba powiedzieć, że w Polsce jest ustawa, która gwarantuje bezpieczeństwo GMO z 2001 roku. Tylko ułomność polega na tym, że nie wprowadzono żadnych przepisów wykonawczych, żadnego rozporządzenia, nie ma listy. Nawet gdy rolnik kupi, a są tutaj informacje, rolnicy się do tego przyznają, że kupują taki materiał siewny w Niemczech, bo jest dużo, dużo tańszy. No właśnie chciałam pytać o to, czy rolników stać na to, żeby kupować nasiona bez GMO? Jakoś się tak dziwnie złożyło, że właśnie jakaś firma niemiecka sprzedaje bardzo tani materiał siewny. No i jest odpowiedź. No jest jakaś w tym tajemnica i nikogo tutaj, broń Boże, nikt nikogo nie posądza. Chodzi o to, żeby przeprowadzić wiarygodne badania. Rolnicy sami nie są w stanie tego zrobić. Nawet Związek Pszczelarzy, jest tutaj pan prezes, nie są w stanie tego przeprowadzić. Musi być pomoc państwa, lokalnej administracji, bo dzisiaj umarło 1/3 rodzin, a w przyszłym roku i dalej to może być taki przykład, powtórzyć jak w Stanach Zjednoczonych, że na znaczącym obszarze po prostu wyginęły wszystkie roje pszczół i no to tam już została tragedia biologiczna, bo wiadomo, jak nie ma pszczół, nie ma pylenia, także no, nie ma życia. Nie ma życia, tak? I my dzisiaj musimy się zachowywać w sposób profilaktyczny. Przez takie spotkania, przez edukację musimy to zjawisko badać i, no i szczególnie kontrolować nieuczciwych przedsiębiorców, którzy rolnikom sprzedają niewiadomego pochodzenia materiał. Dzisiaj granic nie ma, można sobie dowolnie przejeżdżać, a chęć zysku jest silna, a często nieświadomy rolnik po prostu nie będzie wiedział, jaki materiał ma, co wysiewa na własne pole, prawda? Pilska Telewizja Wirtualna. Oferujemy tanią i skuteczną reklamę. Zadzwoń 502 314 930.